Witajcie, moi kochani. Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym naszym spotkaniu, na kolejnej naszej kawce. Goszczę Was u siebie w domu. Zapraszam, rozgośćcie się. Dla Was kaweczka. Proszę bardzo. I będziemy znowu spędzać ze sobą czas. Chciałabym dzisiaj poruszyć temat, taką kontynuację jeszcze tych poprzednich, które ostatnio, o których opowiadałam, o tych związkach. Czym jest zdrowy związek? Jaki to jest zdrowy związek? Skąd mają wiedzieć osoby, które wyszły ze związku toksycznego, skąd one mają wiedzieć, jaki to jest ten zdrowy związek, który to będzie ok, kiedy to będzie dobrze. I tak samo czują to osoby, które były z partnerem toksycznym, jak i osoby, które wywodzą się z toksycznej rodziny, to znaczy, gdzie rodzice byli narcyzami. I teraz widzicie, zadacie pytanie, skąd taka osoba ma wiedzieć, jaki to jest ten zdrowy związek? Jak tam należy się zachowywać? Jaki powinien być partner? Bo osoby po związku toksycznym mają tak przewartościowaną, przekręconą psychikę, że one nawet nie wiedzą, jak powinno być, jak powinno się żyć. Kiedy próbujecie wyjść z tego związku toksycznego, a nawet wtedy, kiedy już Wam się uda z niego oswobodzić, co czujecie? Przyznajcie, że tracicie zaufanie do wszystkich innych osób. Tracicie zaufanie do całego świata. Do znajomych. Wydaje Wam się, że każda osoba bliska jest Waszym wrogiem. Poznajecie jakąś nową osobę i tak macie zakodowane te wszystkie sytuacje, które przeżyliście. Ten ciągły strach, ten ciągły niepokój, ten ciągły brak luzu i spokoju i poczucia bezpieczeństwa, że wydaje Wam się, że ta nowa osoba, którą poznaliście, też jest toksyczna. Jak teraz rozpoznać, który związek jest związkiem zdrowym, normalnym? Często jest tak, że osoby po wyjściu ze związku toksycznego izolują się. Wolą żyć w samotności, aniżeli znowu wpaść w to samo osaczenie. I izolują się od znajomych, izolują się nawet od rodziny i potem pozostaje Wam samotność. Jeżeli nie miałeś dobrego modelu w rodzinie na przykład, są takie jakby dwie metody, które powolutku, jeżeli będzie się stosować, będziecie się do tego
stosować, można powoli z tego marazmu, z tego ogłupienia przez ten toksyczny związek, powoli wyjść. Jedna metoda to jest tak zwana metoda z zewnątrz do wewnątrz, a druga z wewnątrz na zewnątrz. Pierwsza metoda z zewnątrz do z wewnątrz na zewnątrz to jest szukanie pozytywnych ludzi. Szukanie pozytywnych ludzi. To mogą być, słuchajcie, wszyscy. To może być koleżanka, to może szukanie mentora. Szukanie mentora. To może być nawet znajomy. To może być nawet obca osoba, ale która jest pozytywna, która jest ciepła, która jest dobra, która jest szczera. I takich osób powinniście szukać. Nie tylko osób, ale nawet całe rodziny. Zaprzyjaźniać się i przebywać w towarzystwie takich normalnych rodzin, gdzie przebywacie w tej rodzinie i widzicie, jak oni żyją. Widzicie, że zupełnie inaczej ten małżonek odzywa się do żony, zupełnie inne relacje są między dziećmi. Wy dopiero wtedy widzicie, że Boże, to tak można żyć? To tak można być szczęśliwym? Ja tego nigdy nie widziałam, jeżeli pochodzicie z rodziny toksycznej. A jeżeli ze związku toksycznego, to obserwujecie relacje między poznanym małżeństwem nawet. Nawet warto jest zaprzyjaźnić się z takim właśnie pozytywnym małżeństwem. Szukanie mentora. Mentora, który dla was będzie, on będzie modelem. To może być mężczyzna, może być kobieta. Jeżeli miałyście toksyczną mamę, to szukajcie osób w postaci żeńskiej. Może to być nawet troszeczkę starsza od was osoba, która jest ciepła, która jest serdeczna, która jest spokojna, która jest wyluzowana, która jest pewna siebie i umie przekazać wam, jak do tego dojść, jak zrobić siebie osobę pewną siebie, osobę niezależną, osobę spokojną, osobę szczęśliwą. Musicie znaleźć sobie takiego mentora, przebywać z tą osobą, słuchać jej, rozmawiać z nią, a jeszcze lepiej jest właśnie całe rodziny. I wtedy wy jesteście takim, powiedzmy, to jest wasza koleżanka, ale ona ma rodzinę, ma męża, ma dzieci. I wy przebywając raz z nią w jej rodzinie. Są takie przypadki. Są takie przypadki, że po prostu macie, czy to jest koleżanka, czy to jest znajoma, nawet starsza od was, i jesteście zapraszane do tej rodziny na obiad, na jakiś piknik, i wy przebywając w tej rodzinie, wy się napawacie, wy chłoniecie właśnie z zewnątrz do siebie takie, słuchajcie, czyli to jest, przepraszam, metoda z zewnątrz do wewnątrz, się nie myli, bo z zewnątrz, czerpiecie z zewnątrz do siebie te pozytywne wzorce. Wy widzicie, jaki może być mężczyzna jako partner, jaki może być jako ojciec dla dzieci, jaki to jest normalny mężczyzna, jak on się zachowuje, jak on tą żonę przytula, jak on nawet w normalnym życiu, powiedzmy, jest taki ala piknik domowy, robicie grilla na zewnątrz, on przynosi, pomaga, podaje, co trochę tą żonę przytula, a to ją pocałuje w policzek, a to ją złapie za rękę i ją pocałuje za rękę. Rozmawiacie razem, a on się do niej przysuwa, on ją obejmuje, on coś mówi, pocałuje ją czule, tak, wiecie,
chociażby tutaj, czy w szyjkę, czy gdziekolwiek. Widzicie, jak oni do siebie lgną, jak oni stwarzają jedność, jaki oni mają do siebie szacunek. I patrząc na to, wy uczycie się tego. I powoli zapominacie ten tragizm, to zło, co było, te awantury, tę ciągle skrzywioną twarz tego partnera, te jego ciągle pretensje, te jego wyrzucanie swoich żali na was. Widzicie, jak może być normalnie. I to jest właśnie ta metoda czerpania z zewnątrz do wewnątrz. Czyli szukajcie rodzin takich pozytywnych, normalnych, szukajcie koleżanek ciepłych, spokojnych, które wyszły właśnie z takiej rodziny kochającej się. Szukajcie nawet mentorów, czyli to mogą być obce osoby. To mogą być, słuchajcie, obce osoby, które prowadzą jakiś biznes. Wy jakieś tam z nim macie relacje, wszystko jedno, czy to są bliższe, czy dalsze, czy przebywajcie z tą osobą, albo słuchajcie tej osoby, albo jeżeli nawet, to może być nawet, słuchajcie, książka. Przeczytanie książki to może być postawa autora, czy postawa bohatera w tej książce. Musicie znaleźć sobie mentora. Mentora fizycznego, mentora, od którego możecie słuchać, widzieć lub z nim przebywać. I dzięki temu ta metoda czerpania z zewnątrz do wewnątrz da wam, nauczy was, przeniesie was w inny świat, w inny wymiar. Bo wy, żyjąc w toksycznym związku, mieliście przekręcony umysł, po prostu wyprany umysł. I teraz musicie powoli tego wszystkiego się nauczyć. A skąd macie się nauczyć? Jak tylko to był jeden, jedyny wasz związek. Więc jedyne jest właśnie znalezienie sobie takiego mentora i takie, słuchajcie, przebywanie właśnie w towarzystwie takich pozytywnych ludzi. To nie musi być nawet, jeżeli nie macie takiej możliwości, że powiedzmy nie możecie przybywać, może to być, mówię wam, może to być książka, może to być bohaterka czy bohater książki, może to być autor, może to być ktoś, kogo macie do zdobycia publikację, kogo możecie słuchać, na kogo możecie patrzeć. I takie osoby sobie, nie wiem, włączajcie, słuchajcie ich, jadąc samochodem sobie włączajcie, żeby napawać się tą pozytywną energią, tą pozytywną atmosferą, tą normalnością, tą życzliwością, szczerością. I przez to powoli będziecie uczyć się, jakie to jest to normalne życie, ten normalny związek, jak może być pięknie, normalnie, ciepło, jak może się ktoś do was odzywać z sympatią, jak może się ktoś do was odzywać z życzliwością, z taką opiekuńczością. To możecie uzyskać właśnie od mentorów. Mentor z książki, mentor, nie wiem, z wizji, ze słuchania, czy z przebywania właśnie w towarzystwie takiej osoby, albo nawet najlepiej jest właśnie w całej rodzinie, normalnej rodzinie, gdzie widzicie wszystkie relacje między małżonkiem, między kobietą a mężczyzną, a między ojcem a dziećmi i matką i dziećmi. Bo tylko te osoby, które przeżyły kilka lat czy kilkanaście w toksycznym związku, wiedzą, jak trudno jest przylgnąć do innej osoby, jak wydaje wam się, że wszyscy są nie tacy, że są wrogami, że są źle do was nastawieni, ale to jest tylko w waszej głowie i powolutku zaczniecie nabierać zaufanie do ludzi w
właśnie znajdując sobie takich mentorów, mentorów lub całe takie rodziny. I to jest właśnie ta metoda z zewnątrz, czerpanie pozytywnych wzorców z zewnątrz do wewnątrz. Druga taka terapia, bym powiedziała, dla osób, które właśnie muszą, no muszą nauczyć się tej normalności, muszą zupełnie, pomimo że już odcięły się od tego toksycznego związku, to muszą nauczyć się żyć normalnie. To druga metoda jest z wewnątrz, tak, teraz jest metoda z wewnątrz na zewnątrz. Czyli wy sami w sobie musicie jakby stworzyć pozytywny związek ze samym sobą. Ze samym sobą. Ja już wam w przednich filmikach mówiłam, że co jest tak istotne? Pokochanie samego siebie. Musicie pokochać samego siebie. Bo żyjąc w związku toksycznym, żyjąc z narcyzem, on wmawiał wam, że to wy jesteście źli, że to wy źle robicie, czasami was zmuszał do niektórych poczynań, na które były sprzeczne z wami, ale godziłyście się na to, a on potem was rozliczał z tego, mówiąc: widzisz, zrobiłaś to, widzisz, to było złe, to było B, a ty to zrobiłaś, jesteś zła, jesteś nieczysta, jesteś... Nie wyobrażacie sobie, jak taki manipulant potrafi zniszczyć wam psychikę. I druga ta metoda to jest właśnie z wewnątrz na zewnątrz, czyli tworzenie pozytywnego związku ze samym sobą. Musicie wstawać rano, patrzeć w lustro i mówić sobie, wręcz mówić do siebie: kocham cię, kocham cię, jesteś fajną kobietą, czy fajny facet z ciebie, jeżeli to jest mężczyzna. Patrzycie na siebie i znajdujecie w sobie pozytywne cechy i musicie je ugruntowywać, musicie to mówić na głos. Jestem wspaniała, jestem doskonała, udało mi się zdobyć to i to. Sama do tego doszłam. Jaka ja jestem wspaniała, jaka ja jestem zdolna, jaka ja jestem mądra. To musicie sobie mówić do siebie samej. Uczyć się kochać siebie samą, bo jeżeli już pokochacie siebie, będziecie się podobać sobie, będziecie imponować same sobą, sobie, to wtedy zaczniecie inaczej patrzeć na innych ludzi. Muszę wstać, pociągnąć sobie te spodnie, bo... Nie, o, teraz lepiej. O, troszkę lepiej. Musicie nauczyć się cieszyć się z drobiazgów. To, co też już wam nieraz mówiłam. Nauczyć się cieszyć z drobiazgów. Musicie sobie pomyśleć tak. Mam ręce, mam nogi. Jaka ja jestem szczęśliwa. Co ma powiedzieć ten pan, który jeździ na wózku? Czy jakaś dziewczyna, która nie może chodzić, bo jeździ na wózku? A ja mogę chodzić, mogę biegać. Mam dwie ręce, mam dwie nogi. I to już wystarczy, żeby się cieszyć z życia. Zawsze porównajcie sobie kogoś, kto jest w o wiele gorszej sytuacji. O wiele gorszej sytuacji. I pomyślcie, on też musi żyć. On też musi żyć i on też jemu jest ciężko i on musi to pokonać. I pomyślcie sobie, w jakiej wy jesteście fantastycznej sytuacji, skoro wy macie te dwie nogi i macie dwie ręce. Możecie pracować, możecie biegać, możecie pójść do każdej pracy. Jakie to jest szczęście. I
Albo na przykład ludzie głodują. Popatrzcie, są bezdomni, stracili dom, stracili rodzinę. Nie mają gdzie mieszkać. Nie mają gdzie mieszkać. Śpią na ulicy. Na jakiejś starej kurtce, na jakimś starym kartonach. Śpią na ulicy. A wy macie dom. Macie dom własny, jaki on by nie był, malutki, niech będzie nawet, nie wiem, malutka kawalerka 38 metrów. Czy nawet swój pokój gdzieś w rodzinie, w rodzinnym domu. Ale macie swój kąt, macie dach nad głową. Pada deszcz, a wy jesteście w domu. Jest zimno na dworzu, jest mróz, a wy macie ciepło. Grzeją kaloryfery. Z tego się cieszcie. Z tego się cieszcie. Zobaczcie, jak może być gorzej. Jak inni mają gorzej. A wy w jakiej jesteście szczęśliwej sytuacji. Jakimi jesteście szczęściarzami. I takie właśnie przemyślenia, taki sposób myślenia pozwoli wam uwierzyć w to, jakimi jesteście szczęśliwymi osobami, jakie w życiu was spotkało szczęście, jak wam jest w życiu dobrze. Nie musicie mieć milionów, nie musicie mieć najpiękniejszych samochodów. Miejcie to, czego inni mogą nie mieć. I już jesteście szczęśliwi. Już jesteście na wygranej pozycji. To jest właśnie ta metoda czerpania, ta metoda z wewnątrz na zewnątrz, czyli cieszenie się z tego, co macie w sobie, co macie w środku. Cieszcie się z tego, co wam Pan Bóg dał, że dał wam zdrowie, dał wam dwie nogi, dwie ręce, dał wam oczy. Możecie patrzeć. Są ludzie, którzy są na przykład niewidomi. Pomyślcie. Oni też muszą żyć. A wy macie oczy. Możecie patrzeć. Widzicie kolory. Widzicie zieleń. Widzicie słońce. Jakie to jest szczęście. Zastanówcie się nad tym. Jakie to jest wspaniałe szczęście. I tak powolutku, powolutku zaczniecie inaczej na siebie patrzeć, zaczniecie inaczej o sobie myśleć, zaczniecie nabierać do siebie szacunku, zaczniecie kochać siebie, zaczniecie kochać to, w jakiej jesteście sytuacji, w takiej, że macie właśnie dwie nogi, dwie ręce, oczy, możecie, macie dom, macie dach nad głową i będziecie wdzięczni za to i bądźcie wdzięczni za to. Dziękujcie za to co dzień, kładąc się spać. Dziękujcie w to, w co wierzycie. Jeżeli wierzycie w Boga, dziękujcie Bogu, że dał wam zdrowie, że macie dach nad głową, że jest wam ciepło, że macie oczy, którymi możecie patrzeć, że macie ręce i możecie iść do pracy. Dziękujcie za to. Co jeszcze? Muszę tutaj mam troszkę, muszę sobie troszeczkę. Pozwalajcie sobie doświadczać głęboko rzeczy pozytywne, które dzieją się w waszym życiu. Już troszeczkę powiedziałam. Prozaiczne, zwykłe. Ale na przykład pracujecie, dostałyście awans lub nawet nie musicie dostawać awansu. Super się wam pracuje. Dostajecie wynagrodzenie. Przeżywajcie to głęboko. Cieszcie się z tego. Celebrujcie to. A jeżeli podjęłyście jakieś nowe wyzwanie, coś wam wyszło, to doceniajcie siebie. Mówcie sobie. Tak, nie wstydźcie się, to nie jest bałwochwalstwo. Mówcie same do siebie, jestem wspaniała, jestem doskonała. To ja do tego doszłam sama, ja to zdobyłam. Ja dzięki własnemu rozumowi, własnemu wysiłkowi, własnej charyzmie, ja to wszystko osiągnęłam.
I to jest właśnie takie pozwalanie sobie doświadczyć głęboko rzeczy pozytywnych. I teraz co jeszcze? Zwracanie nieco mniejszej uwagi na negatywności. One są w życiu, one będą się zapisywać w waszym życiu, ale musicie po prostu poświęcać mniej uwagi na te negatywne rzeczy. Dam wam swój przykład. Wiecie, że ja rok temu zdiagnozowano u mnie raka. Gdybym ja tą negatywną stronę mojego życia, to negatywne doświadczenie, które dał mi los, zaczęła wyolbrzymiać, zaczęła się tym zamartwiać, zaczęła wszystkim, wszem i wobec o tym mówić, zaczęła robić z siebie pokrzywdzoną osobę. Co by z tego wyszło? Bym się załamała, nie miałabym siły przebicia, nie miałabym wiary w wyzdrowienie i kto wie, może bym wcale nie wyzdrowiała. Może bym wcale nie wyzdrowiała. A tak? Zobaczcie moje wcześniejsze filmiki. Zobaczcie nawet, jak filmik Stoję nad przepaścią. Jak ja to rozumowałam, jak ja to przyjmowałam. Powiedziałam, dam radę, dam radę. Pamiętacie, jak mówiłam? Że rozłożę skrzydła i skoczę. I skoczę. I wierzyłam, że po prostu przefrunę. I przefrunęłam. I przefrunęłam. I tak samo wy, będąc właśnie po toksycznym związku, doświadczając tych negatywnych też doświadczeń, musicie na nie mniej zwracać mniejszą uwagę. Co ja wam mówiłam? Że ja założyłam sobie hełm i wszystkie piłeczki jak ping-pongowe ode mnie się odbijały. Ja nie wierzyłam, że ja jestem chora. Ja mówiłam, ja nie jestem chora. Ja nie mam raka. Pamiętacie, jak wam mówiłam? Jak moje dzieci mówią, mamo, no co ty mówisz? Co ty mówisz? Przecież zrobili ci biopsję, już nie mów takich cudów, no przecież masz raka. Ja mówię, nie, nie mam. Słuchajcie, patrzyli na mnie jak na wariatkę. Ja mówię, nie mam. Ja tak mocno wierzyłam w to, że nie mam tego raka. Ja go miałam, ale ja wierzyłam, że ja go nie mam, że jego tam... Ja nie dopuszczałam do swojego umysłu tej myśli. Oni nie mogli tego zrozumieć, bo powiem wam, że ja mam swój własny rozum, ja wiedziałam, jak ja mam z tego wyjść, to, co wam teraz przekazuję, to ja to wszystko zrobiłam. I dlatego umiem wam przekazać tak ekspresyjnie i tak naturalnie i tak, no, szczerze, jak zwracać nieco mniej uwagi na te negatywne właśnie doświadczenia, które będziecie w życiu doświadczać. Właśnie tak. Tak jak ja. Tak jak wam to mówiłam. Dobry związek z inną osobą. Jaki to ma być związek? Jaki to jest dobry związek? Widziałam tylko jeden. Byłam tylko w jednym, toksycznym. Innego, w innym związku nie byłam. Nie wiem. Nie wiem, jak tam jest. Kto ma mi to powiedzieć? Właśnie. Jaki to jest dobry związek? Dobry związek to jest taki, który będzie miał w sobie spokój, trwałość, pozytywność i radość. Aż musiałam to napisać, bo tak mi przyszło do głowy. I ja to mam w danej chwili w głowie, mówię, muszę to zapisać, bo jak zacznę mówić, to nie wiem, czy mi to przyjdzie na myśl. Jeszcze raz powiem. Moje kochane, moi kochani, kochane kobietki, kochani panowie, wyszliście ze związku toksycznego. Jaki to jest dobry związek? Jeszcze raz powiem spokojnie, wolniutko. Dobry związek to jest związek, który będzie miał spokój, trwałość, pozytywność, radość i miłość. I miłość. Ja wiem, że
Niektóre osoby po wyjściu ze związku toksycznego wpadają w depresję. I wtedy to poczucie szczęścia jest bardzo odległe. Bardzo odległe. Znaczy tak mi się wydaje, bo ja nie przeżyłam nigdy depresji, ale domniemywam, że osoby, które są w depresji, w ogóle wydaje im się, że tego szczęścia nie ma. Że szczęścia w ogóle na świecie nie ma. Że może jest gdzieś, ale tak daleko, jak na drugiej półkuli. I ja wam teraz mówię, osoby, które jesteście w depresji, to szczęście jest, a gdzie? To szczęście jest w was. To szczęście jest w was, w środku. Tylko musicie umieć po nie sięgnąć i je wydobyć na zewnątrz. To szczęście jest w was. To nieprawda, że nie ma szczęścia. Albo jest gdzieś bardzo daleko, jest bardzo blisko. Jest po prostu w was. W każdej osobie, która jest w depresji, to szczęście jest w tobie. Tylko sięgnij do niej, głęboko do tego szczęścia i wyciągnij je na zewnątrz. Bo ono tam jest. Ono tam jest. Musisz w to uwierzyć. I jeżeli uwierzysz w to, że to szczęście w tobie jest, to te złe chmury, czyli tą depresję, te złe chmury odrzucisz, rozdmuchasz jak silny wiatr. I co się ukaże? Ukaże się słoneczko. Chmury odejdą na prawo, na lewo i wyjdzie piękne słoneczko, które zaświeci ci prosto w twarz. I to jest to twoje szczęście. Musisz przegnać te chmury, przegnać, rozdmuchać je, bo szczęście jest w tobie, to słoneczko tam jest. Musisz tam sięgnąć i wydobyć je na zewnątrz. Teraz chciałabym powiedzieć troszkę właśnie o tej depresji, tak ja to rozumiem i tak ja chciałabym tym osobom to uzmysłowić. Teraz takie kilka punktów, które powinny znaleźć się w zdrowym związku. W zdrowym związku. Jaki to jest zdrowy związek? Zdrowy związek to jest taki, w którym jest po pierwsze szczerość. Szczerość. Jesteście do siebie szczerzy. Jesteście szczerzy i szczerość i całkowite otwarcie się do nowego partnera. Tylko musicie jeszcze, to jest taki niuans, całkowite otwarcie, ale nie tak w 100%. To znaczy, jeżeli poznajecie nową osobę, chcecie założyć nowy związek, ta osoba jest właśnie kandydatem na normalny związek, to wasza szczerość, wasze otwarcie, owszem, ale nie takie na maksa, to znaczy, otwarcie w sensie mówienia o swoich pasjach, zawodzie, ambicjach, ale nie musicie wcale, moje miłe panie i panowie, tej nowej osobie mówić wszystko to, co było dla was bardzo przykre. To, co to, co chcecie zachować dla siebie, macie prawo zachować. Nie musicie o tym mówić. Czyli nie bądźcie, nie uważajcie, że jesteście nieszczerzy, jeżeli nie powiecie o wszystkim. Nie musicie. Mówcie o tym, o czym chcecie nowemu partnerowi powiedzieć. Nie musicie wcale przypominać tych przykrych chwil.
mówić o tym, co on wam robił, jak on wam to robił, jak on... Nie musicie. I to nie będzie zachwianie szczerości. To będzie uchronienie was przed tym, żeby właśnie w tym nowym związku mówić tylko o tych rzeczach, które są właśnie dobre, miłe, sympatyczne. Jest jeszcze taki aspekt, nie w każdym takim toksycznym związku, ale bywa, że w toksycznym związku partner narcystyczny zmuszał was do przełamywania waszych barier, które zmuszał was do tego, wy nie chciałyście tego robić, ale robiłyście to. I tak robią narcyzi. Oni robili to po to, żeby później wytworzyć w was poczucie wstydu, żebyście to zrobiły, a potem właśnie, żeby wam powiedzieć: a widzisz, zrobiłaś to, czyli nie jesteś już taka porządna, czy taka fajna. I to są metody właśnie narcyza. Dużo jednostek narcystycznych zmusza w różnych sferach swoich partnerów do przełamywania pewnych barier, żeby potem móc właśnie ich zaatakować i zniszczyć i stłamsić tym, że one się na to zgodziły. I teraz, takich rzeczy też nie musicie w nowym związku mówić. Nie musicie. Nie musicie o tym mówić. Właśnie, po co? Po to, żeby, sobie aż zapisałam, bo to musiałam przeczytać. Nie musicie mówić dlatego, żeby nie pozwolić, żeby ten wstyd, który by robił w was narcyz, przeszkodził wam w nowym związku. Żeby ten wstyd, skończyła mi się pralka, to musiałam wyłączyć, żeby ten wstyd przeszkodził wam w nowym związku. Jaki to jest związek niezdrowy? Związek niezdrowy to jest związek pełen sekretów, kłamstw, manipulacji, brutalności. Takiej brutalnej szczerości. A związek zdrowy to związek pełen spokoju, trwałości, poczucia bezpieczeństwa, pozytywności, radości. Już znacie różnicę między związkiem zdrowym a związkiem niezdrowym. Dalej, co powinniśmy kultywować w związku zdrowym? Łagodność. Łagodność. Dalej, szacunek do drugiej osoby. Szacunek. W związku narcystycznym szacunku nie mieliście. W związku narcystycznym nie ma szacunku. Narcyz nie ma szacunku do swojej ofiary. Nie ma. I dlatego tak bardzo pragną osoby, które wyszły ze związku toksycznego, tak bardzo pragną tego szacunku. Ale w zdrowym związku to otrzymacie. W zdrowym związku to otrzymacie. Dalej, zdrowy związek to otwartość i miłość, które jest czymś pięknym, a nie tak obrzydliwym jak brak pewności, co mieliście w tamtym związku, strach, niepokój. W związku narcystycznym cały czas mieliście strach, baliście się tego swojego partnera. Mieliście cały czas niepokój. Zasypiałyście z duszą przy gardle. Budziłyście się z duszą przy gardle. Cały czas wisiało coś w powietrzu. Nigdy nie wiedziałyście, czy coś wam nie spadnie na głowę. Starałyście się wszystko robić ładnie, układać ładnie talerzyki, łyżeczki. I nigdy nie wiedziałyście, czy akurat dana łyżeczka będzie krzywo położona i to go na przykład zdenerwuje. I złapie talerz i fru, rozbije go o ścianę. Ta niepewność, ten niepokój, ten
Ten strach już go nie ma. Już go nie ma, kochane panie, kochani panowie. Już wyszliście, już się od tego odcięliście. Teraz w nowym związku macie otwartość, miłość, szczerość, radość, pozytywizm i miłość. W związku narcystycznym narcyz uwielbiał. Narcyzi uwielbiają dramat i kłótnie. Jak jest zbyt długo spokojnie, to zawsze znajdą, mówię wam, nawet może być łyżeczka krzywo położona. I wtedy on rzuca talerz, o ten krzyczy. No, i jest. I co się dzieje? Znowu niepokój, znowu strach, znowu ta awantura, znowu te krzyki. Narcyz kocha dramat. Kocha dramat, dlatego on się tak zachowuje. Kocha kłótnie, kocha te swoje monologi, które wyrzuca z siebie, wyrzuca i krzyczy na was, i obraża was, i porównuje, i zahacza wszystko, i waszą matkę, i waszego ojca, i wszystkich dookoła, i cały świat nienawidzi. Tak robił narcyz, ale teraz już tego nie ma. Jest szacunek, jest łagodność, jest spokój, jest szczerość. Co jest jeszcze ważne w zdrowym związku? Spokój duszy. Spokój duszy. Tego nie miałyście, nie mieliście w związku toksycznym. Nie mieliście. Spokój duszy. Co to jest spokój duszy? Spokój duszy kocha spokój i rozwiązywanie problemu. Natomiast narcyz nie pozwolił na spokój i nie pozwolił na rozwiązywanie problemu. Tam nie było zastanowienia się, co możemy zrobić, żeby rozwiązać tą sytuację, żeby naprawić tą sytuację. Nie. Tam była kłótnia, tam był dramat, tam był niepokój, wrzask. A spokój duszy to właśnie nauczenie się rozwiązywania problemów przez dyskusję, przez rozmowę. I w zdrowym związku możesz wszystko powiedzieć partnerowi. Możesz powiedzieć, co cię gnębi, co cię boli, co cię niepokoi. I wspólnie możecie zastanowić się nad tym, jak to pokonać. Jak te przeszkody, wspólnie przeskoczyć. To jest w zdrowym związku. W zdrowym związku rozwiązuje się problem i jest spokój, bo jak problem się rozwiąże, jest zażegnany, to jest to poczucie spokoju, to poczucie takiego, wiecie, bezpieczeństwa. To jest tak, jak czasami no, są jakieś niesnaski i czujecie się tak, no tak nieswojo, tak, bo kochacie tą osobę, a coś się zepsuło, coś tam, jakaś wymiana zdań była, czy coś powiedziałyście, czy krzyknęłyście. I potem chcecie ten problem naprawić i rozmawiacie, i naprawiacie się, i potem już dobrze, dobrze. I przytulicie się, i ukochacie się, i zapominacie, i czujecie, oh, dobrze, że ten problem zażegnaliśmy, już jest dobrze. Już jest dobrze. I czujecie się cudnie. Czujecie się dobrze, bezpiecznie, bezpiecznie. Narcyz, jak w związku narcystycznym, jak zbyt długo był spokój, to on już kombinował, co by zrobić, żeby zepsuć ten spokój. I z narcyzem nigdy nie będzie tego spokoju, tego poczucia spokoju, tego poczucia, tego spokoju w duszy, bo on po prostu nie pozwoli na to. Jak jest za długo spokojnie, to on to po prostu zniszczy. Teraz jeszcze chciałabym podjąć taki temat o oczekiwaniach. O oczekiwaniach. Musicie wiedzieć, jakie istnieją w was oczekiwania. Ty
Tyle, że żeby to dobrze wam przekazać, te oczekiwania są, istnieją na przykład. Poznajecie nową osobę, podoba wam się ta osoba, dobrze się z nią czujecie, no chcielibyście zawiązać, znaczy już nawiązaliście taki związek bliższy i chcielibyście posunąć się dalej i się zastanawiacie, czy będzie ślub, czy on się oświadczy, czy on się ożeni, albo mężczyzna, czy ona mnie zechce, jak ja jej się oświadczę. I teraz, to jest, takie oczekiwania są całkiem normalne, to jest wszystko okej, okay. To jest wszystko okej. Okay. Tylko chciałabym wam przekazać, żebyście nie zrobiły pewnego błędu. Żebyście nie miały takich jakby, że to się musi zdarzyć, takich silnych tych oczekiwań, że to musi się zdarzyć. Chciałabym, żebyście miały i mieli te oczekiwania, ale żeby to było takie płynne, żeby to było takie, wiecie, jak ponton falujący na wodzie. Poznajecie się, przebywacie z sobą, kochacie się, miłość się rozwija i żeby cały czas wam ten dzwonek nie dzwonił. A czy ona się ze mną ożeni? A czy on się ze mną ożeni? A czy ona wyjdzie za mnie za mąż? Spokojnie. Dajcie sobie ten czas. Falujcie razem na tym pontonie, na tej wodzie. Dajcie się unosić tym falom. Nie tak na siłę, nie tak... Już tyle czasu się znamy, powinien się na przykład oświadczyć, albo powinien być ślub. Nie, tu już nie ma pośpiechu, to musicie dać sobie, mieć te oczekiwania, myśleć o tym, marzyć o tym, ale żeby to było płynne, żeby to było takie rozciągnięte w czasie. Pozwolić sobie, żeby to było takie płynne, żeby szło własnym torem, właśnie, żeby szło własnym torem. Odkrywane powoli tu i teraz, tu i teraz. Czyli nie na siłę, nie takie założenie od góry, tylko właśnie wszystko po kolei, na wszystko przyjdzie czas, tak jak wam mówiłam, na wszystko przyjdzie czas, jak będziecie szły odpowiednimi torami, na wszystko przyjdzie czas. I znajdziesz ten zdrowy związek i odnajdziesz siebie samą w tym nowym związku. I reasumując, chciałabym podkreślić tutaj wszystko wziąć w jedną całość. Mianowicie chciałabym dać taki przekaz do wszystkich osób, które wyszły z tego związku toksycznego, powiedzieć wam, że jest możliwe założenie zdrowego związku, zdrowych relacji z ludźmi, że ludzie nie są waszymi wrogami, że wasz nowy partner nie jest toksyczny, nie jest waszym wrogiem. Powoli odnajdziecie spokój duszy, powoli odnajdziecie własną wartość, powoli pokochacie siebie i wtedy zobaczycie, jak to wszystko będzie szło powolutku, płynnie, odkrywane tu i teraz z nowym partnerem, jak będzie potęgować się i jak taka kula śniegowa coraz większa będzie robić się ta miłość między wami, coraz większy będzie szacunek, będziecie czuć poczucie bezpieczeństwa, będziecie czuć się zrozumiane, będziecie czuć się dobrze, nie będziecie już miały tego niepokoju, będziecie po prostu spokojne i będziecie mogły żyć normalnie, bo na tym polega normalny związek. W normalnym związku jest spokój. Jesteście spokojne, jesteście... Miłe panie, mili panowie, jesteście, nie wiem jak to powiedzieć, jesteście szczęśliwi. O właśnie, bo jak jesteście, słuchajcie, spokojni, to jesteście szczęśliwi.
Jesteście szczęśliwi. Czujecie to ciepło, czujecie to poczucie bezpieczeństwa, czujecie to szczęście w każdym dniu, każdego dnia. Budzicie się z uśmiechem na ustach, patrzycie na słońce, cieszy was słońce, cieszy was to, że dzisiaj będzie nowy dzień, co dzisiaj będziecie robić, co będziecie jeść na obiadek, to wszystko was cieszy, bo jesteście już w nowym, spokojnym, zdrowym związku, gdzie jest spokój, miłość, pozytywizm, ciepła, pozytywna energia, gdzie wszystko płynie spokojnie, tak jak na spokojnym morzu unoszący się materac. I wyobrażajcie sobie, słuchajcie takich programów, patrzcie na przykład na... Ja, mnie to na przykład bardzo pomaga, ja uwielbiam, ja mówiłam wam, kocham ten program Wild. Ja kocham patrzeć na delfiny, na brzegi plaży w Australii, na te delfiny pływające, pływające jak surferzy razem z tymi falami. Ja bardzo lubię widok delfinów. One mnie uspokajają. Ja widzę w nich jakiś taki niesamowity spokój, niesamowity poczucie szczęścia. I stwarzajcie sobie takie właśnie obrazy, przywołujcie sobie takie obrazy, w których czujecie się szczęśliwi. Włączajcie sobie muzykę relaksacyjną. Ja na przykład kocham takie dzwoneczki, taką, to się nazywa fujara, taka. Kocham takie właśnie... I bardzo często, jak przybywacie ze swoim partnerem, przyjacielem, macie swoje chwile, włączajcie właśnie tą muzykę, taką relaksacyjną. To są przepiękne takie, nawet jest taki Indianin, który gra właśnie na takim, nie wiem jak to się właśnie nazywa, chyba to się tak właśnie nieładnie nazywa, nie fujarka, bo jaka to jest mała, to jest takie duże, on w to dmucha i to są takie piękne odgłosy są. I piękne melodie. I nawet jeżeli jesteście sami, macie tą chwilę dla siebie, to na wielkim ekranie włączcie sobie tą muzykę i włączcie sobie podgląd albo tych pływających delfinów, albo na przykład pięknych pejzaży, to co kochacie. I tak spędzajcie swoje intymne, piękne chwile. To daje relaks, to daje taki niesamowity, niesamowity odpoczynek i niesamowitą więź, niesamowite, nawet wspólne wasze spotęgowane przeżycia. Tak organizujcie sobie swoje prywatne, intymne chwile. Takim strasznie przemiłym obrazem chciałabym zakończyć tą moją pogadankę, troszkę długo, matko, aż tyle minutek wyszło. Ale chciałam uświadomić wam jeszcze raz szybciutko, zreasumuję, że wszyscy, którzy wyszliście z toksycznych rodzin, z toksycznych związków, istnieją normalne, zdrowe związki. Istnieją normalni, kochani ludzie. Istnieje szacunek, miłość, poważanie, spokój. To wszystko jest. A to szczęście do osób, które są w depresji, jeszcze raz, to szczęście jest w was. To szczęście jest. Tylko musicie sięgnąć głęboko, rozdmuchać te ciemne chmury i wyjdzie to słoneczko. I życzę wszystkim pięknego słońca. Życzę wszystkim tej radości, tej euforii, tego poczucia takiego, jakie ja mam w tej chwili. Nie wiem, czy ja umiem wam to przekazać, ale ja robię po to te filmy, żeby przekazać innym wszystkim, tym, którzy chcą mnie słuchać, tą moją radość, to moje szczęście, tą moją euforię z tego, że żyję, że jestem szczęśliwa, że jestem kochana, że mam spokój. To właśnie chcę przekazać wam. Chcę, żeby wam się udzieliło, żebyście wy także byli tak samo szczęśliwi, tak samo spokojni,
Tak samo zawsze uśmiechnięci. Pozdrawiam Was serdecznie, całuję z całego serca. Przesyłam Wam moc pozytywnej energii i do zobaczenia, do usłyszenia już niedługo. Już niedługo.